Dzień dobry, Salon Brukselski Dominika Ciosić. Dzisiaj w studiu w Parlamencie Europejskim witamy pana Janusza Wojciechowskiego, eurodeputowanego Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja przede wszystkim przepraszam za moją chrypkę, ale to niestety zima również dotarła do Belgii, minus 15 dzisiaj rano. Panie pośle, taki temat właściwie równie mrożący niemalże jak zima, czyli reforma wspólnej polityki rolnej. Komisja Europejska przedstawiła już kolejną z rzędu propozycję. I jak rozmawiałam niedawno z Januszem Lewandowskim, komisarzem do spraw budżetu, powiedział, że właściwie nie mamy co się łudzić, że dopłaty bezpośrednie dla rolników w Polsce i innych krajach wschodnioeuropejskich i na zachodzie Europy zostaną wreszcie zrównane. Co przecież nam obiecywano, że dojdzie do zrównania dopłat. Tymczasem w nowej perspektywie finansowej prawdopodobnie ta dysproporcja pozostanie. No przynajmniej by się pan Lewandowski nie odzywał w ogóle, skoro nie może pomóc, to niech przynajmniej nie szkodzi w tej sprawie. Dopóki piłka w grze, takie sportowe przysłowie mówi, dopóty wszystko jest możliwe i trzeba walczyć. Wyrównanie dopłat to nie jest kwestia tylko pieniędzy, to jest kwestia, powiedziałbym, naszej godności w Unii Europejskiej. To jest kwestia równych praw dla Polaków, dla polskich rolników, którzy są polskimi obywatelami, są obywatelami Unii Europejskiej, a nikt w Unii Europejskiej nie może być dyskryminowany z uwagi na przynależność państwową. Jeśli dziś mamy taką sytuację i ona ma jutro i pojutrze też być taka sama. Może podajmy parę przykładów, prawda? Rolnik, ile dostaje, różnica między tym, co dopłatą, jako dostaje rolnik we Francji, a na Węgrzech czy w Polsce to jest 50-70% czasami nawet. No najłatwiej do Niemiec się porównać, bo to sąsiedni kraj, bliskie ceny, podobne warunki, więc Niemcy mają w tej chwili około 350 euro na hektar, a Polacy niespełna 200 euro na hektar w tej chwili. Po zmianach kosmetycznych, które proponuje Komisja Europejska, to Niemcy będą mieli trochę mniej, a Polacy trochę więcej, ale w dalszym ciągu będzie to różnica powyżej 100 euro na każdy hektar. I różnica spowodowana nie warunkami gospodarowania, nie jakimiś obiektywnymi czynnikami, tylko dlatego, że jeden rolnik jest Niemcem, a drugi Polakiem. Mieć, a nie mieć 100 euro na hektar, to jest na 30-hektarowym gospodarstwie, to jest 3000 euro w roku. Każdy rolnik łatwo sobie obliczy, że to jest, że ten niemiecki ma na przykład za darmo usługi wszelkie, skoszenie kombajnem i inne potrzebne usługi, a polski musi za to wszystko zapłacić. Nie da się konkurować w takich nierównych warunkach. Polscy rolnicy na tej nierówności, która do tej pory była, w porównaniu z Niemcami stracili mniej więcej 120 miliardów złotych przez pierwsze 10 lat członkostwa do 2013. Jeśli te różnice się utrzymają, będzie kolejne 50-60 miliardów do 2020. Nie wolno się na to zgodzić. To nie tak, że my, nie wiem, tu mamy jakiegoś kompromisu poszukiwać. My się musimy domagać równych praw. Czyli uważa pan, że jest jeszcze szansa na to, żeby twardo pójść, domagać się, polski rząd powinien jeszcze walczyć? Czy sprawy... Wyciągamy trzy przepisy traktatu, które są łamane, bo tutaj ja zauważyłem, że my tu w Unii Europejskiej jakoś tak się łatwo przechodzi do porządku nad prawem, które to obowiązuje. Jest traktat, konstytucja unijna, który mówi, że nikt nie może być dyskryminowany, który mówi, że producenci w Unii Europejskiej nie mogą być dyskryminowani, który mówi, że przy określaniu polityki rolnej, celów polityki rolnej bierze się pod uwagę różnice między regionami, ale nie między państwami. I te przepisy są łamane i po prostu to trzeba położyć na stole. Nie zgadzamy się na łamanie unijnego prawa. Domagamy się równych praw. Oczywiście dopłaty nie będą jednakowe, bo są różne warunki w różnych krajach, ale kryteria muszą być obiektywne i one nie mogą zależeć od tego, że jeden rolnik jest Niemcem, drugi Polakiem, trzeci Duńczykiem, czwarty Litwinem. Z Litwą i Danią jest bardzo dobre porównanie, bo to są kraje, które mają, tak się składa, tę samą liczbę hektarów, 2 600 000 hektarów. I na tą samą liczbę hektarów, już po tych zmianach, które proponuje Komisja, Litwa ma dostawać 400 milionów euro rocznie, a Dania 900. No i jest pytanie, jaki jest powód? Co, Duńczycy mają trudniej, gorsze mają warunki? Wręcz przeciwnie. To Litwini mają trudniej, mają gorsze warunki. Muszą nadrabiać stracony dystans. Więc tutaj ja się obawiam, że i mam pretensje do polskiego rządu, że polski rząd chce rolników sprzedać, mówiąc nieładnie. To znaczy chce poświęcić wspólną politykę rolną, nie walczyć o nią, po to, żeby więcej uzyskać w funduszach strukturalnych. No właśnie takie pojawiło się. Tak, i to jest bardzo niebezpieczna gra, bardzo niedobra polityka, bo trzeba się domagać funduszy strukturalnych i nie odpuszczać wspólnej polityki rolnej. Naprawdę zapłacimy za to ciężką cenę. Żywność będzie coraz droższa w Unii Europejskiej. My tracimy
przez nierówne dopłaty, ja nie wiem, że nie bije się na alarm w Polsce o to, my tracimy ziemię rolniczą. Jeszcze w 2007 roku mieliśmy ponad 16 milionów hektarów ziemi uprawianej rolniczo, teraz mamy tylko 14 milionów zgłoszonych do dopłat. 2 miliony hektarów, dwa województwa ziemi nam zginęły w ciągu kilku lat. To jest dramat. My nie będziemy mieli chleba, jeżeli tak dalej pójdzie. I to jest sprawa, która powinna być absolutnym priorytetem dla polskiego rządu tutaj w Unii. Nie ma pan wrażenia, że polski rząd w którymś momencie się zagapił, przepuścił okazję do szturmowania w tej sprawie? Ja rozumiem, że oczywiście prezydencja nie była zbyt najlepszym momentem do tego, żebyśmy w naszym własnym interesie głośno szturmowali, bo taki jest obyczaj, że nie wypada, żeby kraj, który sprawuje prezydencję, dopominał się o coś, co jest w jego interesie. Ale może trzeba było tuż przed prezydencją zacząć te działania. I był taki kluczowy moment. Ja tylko powiem, że tutaj w parlamencie myśmy naprawdę zrobili bardzo wiele, żeby politycznie tę sprawę pchnąć do przodu. Były 3 rezolucje Parlamentu Europejskiego, które uznawały, że jest dyskryminacja, z którą trzeba skończyć, że system dopłat musi być sprawiedliwy. To parlament wyraził 3-krotnie. Raz w poprzedniej kadencji, 2 razy już w tej. Kluczowy moment to był marzec ubiegłego roku, jeszcze przed polską prezydencją i polityczny błąd ministra Sawickiego, który podczas prezydencji węgierskiej zgodził się na takie konkluzje, w której było zapisane stopniowe wyrównywanie dopłat. Stopniowe, nie wiadomo do kiedy trwające, czyli krótko mówiąc, przedłużenie dyskryminacji. Na to się politycznie zgodził Sawicki i od tego momentu już właściwie nie było rozmowy. Już wtedy została wtłoczona ta propozycja, która utrzymuje nierówność dopłat. I ten błąd, no jeszcze nie było też próby naprawienia go w czasie prezydencji. To był dobry moment, żeby jeszcze politycznie podjąć ofensywę, ale to powinno być na pierwszym miejscu polskich priorytetów, bo to było realne. To było realne, a nie akta, bo okazało się, że akta były największym sukcesem polskiej prezydencji. Trzeba było walczyć o rolnictwo, bo tu są pewne szanse. Myślę, że byłaby szansa na zgromadzenie większości, dlatego że są wszystkie nowe kraje członkowskie, ale są i niektóre kraje, na przykład Portugalia, która jest też poszkodowana w wysokości dopłat. Jeżeli właśnie teraz, jak to o czym wspomniałam, to tę wypowiedź przytoczyłam komisarza Lewandowskiego. On, ale także nie tylko on, mówi, że właściwie teraz istnieje tylko, przedstawia to w formie alternatywy, że albo walczymy o politykę spójności, której znaczenia dla Polski nie da się przecenić, albo o wspólną politykę rolną, że nie da się jednocześnie walczyć na dwóch frontach. I sugeruje, że właściwie można sobie walkę o politykę rolną odpuścić, bo w naszym imieniu Francja będzie domagała się silnej polityki rolnej, jako że sama ma bardzo silnie rozwinięty sektor rolnictwa. To jest absurdalny pogląd, no, i bulwersujący, dlatego że to jest taki dylemat myć ręce czy nogi. No. Trzeba walczyć o jedną i o drugą politykę i równoprawnie traktować. I oglądanie się na to, że Francja tutaj będzie naszym sojusznikiem, jeśli chodzi o to w ogóle, jaki będzie budżet na wspólną politykę rolną, ale już nie będzie naszym sojusznikiem, jak podzielić te pieniądze. Bo stare kraje członkowskie chcą utrzymać status quo, to leży w ich interesie, ich rolnicy mają więcej pieniędzy, to po co mają zmieniać? Jeżeli nie będzie naporu z naszej strony bardzo mocnego, to powinien być bunt na pokładzie. Koniec dyskryminacji, nie zgadzamy się. Pójdziemy do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, bo się nie zgadzamy na dyskryminację, łamany jest traktat. To powinno być nieustannie mówione. Ja mówię to na Komisji Rolnictwa, czy nawet na plenarnym posiedzeniu parlamentu i w zasadzie cisza zalega. Nikt nie podważa tego poglądu, że to jest łamanie traktatu. A czy ma pan kontakt z kolegami z eurodeputowanymi z nowych krajów członkowskich, których kraje są w podobnej sytuacji, czy jakoś myśli pan, że na tym, że dałoby się stworzyć, tak jak próbowała Polska tworzyć wspólny front z nowymi w sprawie pakietu klimatycznego, czy teraz były nawet próby takie nieśmiałe w sprawie paktu fiskalnego, czy wspólna polityka rolna daje taką możliwość stworzenia wspólnego frontu nowych krajów członkowskich, których czują się poszkodowane? Z całą pewnością tak. Taki front można byłoby stworzyć, tylko trzeba jakby od czegoś zacząć. Ten pierwszy krok musi zrobić rząd, bo w Europarlamencie nie uzyska się ani centa więcej niż chce rząd dla swojego kraju. I jeżeli rząd wysyła polityczne sygnały, ochłapy nas zadowolą, troszkę się tam podniesie o tą 1/3 do 90% średniej, w ogóle taki bardzo dziwny algorytm tam został przygotowany, to my już będziemy zadowoleni. No to się tego trzymają. I chcącemu nie dzieje się krzywda, więc jeżeli
polski rząd w imieniu polskiego państwa i w imieniu rolników daje sygnał polityczny, a wysyła te sygnały już deklaracja Sawickiego, ale także różne inne wypowiedzi przedstawicieli polskiego rządu, że będziemy się chować za plecy Francji, no wskazują, że Polsce tak naprawdę na tym nie zależy. I bez woli polskiego rządu, bez determinacji, desperacji niczego więcej się nie osiągnie. Bardzo ubolewam, że tej determinacji nie ma, bo ona jest niesłychanie potrzebna. I trochę tak to zostały podcięte skrzydła. Myśmy w parlamencie naprawdę byli w dużo lepszej sytuacji rok temu, wyjściowej, do załatwienia tej sprawy, niż dzisiaj. Polityczne ustępstwa polskiego rządu osłabiły też naszą skuteczność. A w tej propozycji Komisji Europejskiej, a propos takiej zarysowującej wstępny kształt wspólnej polityki rolnej w nowej perspektywie finansowej, czy dopłaty bezpośrednie są tym jedynym ogniwem, w którym dopatrywałby się pan jakiegoś ryzyka, dlatego że te zmiany pójdą w złym kierunku? Wie pani, no dopłaty bezpośrednie są najważniejsze, bo one decydują, one są dla wszystkich rolników, a nie dla wybranych, jak ten drugi filar, bo to polski rząd dużo mówi o tym drugim filarze, tak. Który jest te pieniądze, które idą na modernizację gospodarstwa. One są ważne, tylko że one idą do niewielkiej części rolników, to idą do kilku w gminie. A my musimy myśleć o wszystkich rolnikach, których mamy jeszcze 1,5 miliona. Małe gospodarstwa mają w Unii naprawdę dużą perspektywę. Zresztą w tej nowej polityce rolnej jest jedna bardzo dobra rzecz, to znaczy preferencje, dodatkowe wsparcie dla małych gospodarstw. Unia chce ratować małe gospodarstwa. W Polsce myśli się o dużych tylko. To jest naprawdę niedobra polityka. W związku z czym pieniądze na dopłaty są najważniejsze i zresztą bardzo łatwo zauważyć takie zjawisko, że tam, gdzie dopłaty są wysokie, jeżeli się jedzie przez Niemcy, przez Holandię, przez Belgię, nie zobaczy pani ani skrawka ziemi, który leżałby odłogiem. Natomiast w Polsce ziemi nieuprawianej jest coraz więcej, a jeśli pojedzie pani na Litwę, to tam jest 1/3 ziemi odłogiem, bo no, tam są jeszcze niższe dopłaty. No, bardzo dużo Litwinów też opuściło, wyjechał do Wielkiej Brytanii, zostawiając ziemi. Przy niskich dopłatach nie opłaca się uprawiać ziemi i po prostu ona będzie porzucana. I to jest bardzo niebezpieczne zjawisko i naprawdę to dotyczy wszystkich ludzi, którzy są zjadaczami chleba, a nie tylko rolników. To jest niebezpieczne zjawisko, oczywiście się zgadzam. Ale w tym momencie tak przychodzi mi na myśl, że to świadczy o tym, że ta ziemia porzucona jest leży odłogiem, że nie, przynajmniej jak na razie nie realizuje się inny czarny scenariusz, który polscy rolnicy jeszcze w czasach negocjacji akcesyjnych roztaczali, że polska ziemia będzie wykupowana przez Niemców, Holendrów, że Polska będzie po prostu wykupywana przez bogatszych farmerów z zachodu Europy. Na razie jeszcze to jest prawnie niemożliwe, taki wykup szerszej skali, bo ciągle przecież obowiązuje przejściowy okres, w którym nie można kupować bez zezwolenia polskiej ziemi. Nie wiemy, co będzie się działo wtedy, kiedy się skończy w 2016 roku ten okres ochronny. I ja widzę takie niebezpieczeństwo wykupywania ziemi, dlatego że no, przy takiej polityce rolnej polska ziemia będzie może nie tania zupełnie, ale znacznie tańsza niż ziemia w zachodniej Europie, więc to jest i również z tych powodów należy dbać o równe dopłaty, po to, żeby polska ziemia była w cenie. Ja mam wrażenie, że niektórym zależy, żeby ona właśnie była tania, żeby można było ją łatwo kupować i przejmować ziemię, że jest taka gdzieś skrywana skłonność do tego, żeby jak największej liczby rolników pozbyć się i jak najwięcej ziemi uwolnić pod wielkie latyfundia, które tutaj się planuje założyć. Ja myślę, że w Unii Europejskiej jest też jeden niebezpieczny proces, który dotyczy nie tylko Polski, ale dotyczy całej Unii, całego rolnictwa europejskiego. Całe rolnictwo europejskie z trudem się przebija tutaj przez tą machinę całą polityczną Unii. Dlatego, że jest silne lobby handlowe, tak bym je nazwał, które jest zainteresowane, żeby zarabiać ciężkie pieniądze na imporcie żywności do Europy. Jeżeli się jej nie wyprodukuje tutaj, to trzeba ją sprowadzić ze świata. I to jest dobry biznes. Myślę, że na przykład kwestia cukrowni, które likwidowano kilka lat temu, Polska się... Doskonały przykład właśnie takiej polityki. Zlikwidowano produkcję cukru w Europie, koncernom wypłacono gigantyczne kwoty, setki milionów euro i one z tymi pieniędzmi poszły do Brazylii. I tam urządziły biznes i sprzedają swój produkowany w Brazylii cukier, jeszcze w dużej części z genetycznie modyfikowanej kukurydzy. I na tym robią biznes. To była cukier z kukurydzy? No tak, to nie tylko z trzciny się robi, ale z kukurydzy również w dużej części. I teraz chyba kolejny sektor, którym to może zagrozić, to jest produkcja tytoniu.
tu pod pozorami nowej dyrektywy tak, a propos tak. walczącej ze spaleniem papierosów. Zlikwiduje się tak, produkcji tytoniu, który jest bardzo popularny w Polsce, tego najpopularniejszego. Żyje z tego kilkadziesiąt. Banley jest pomysł, żeby zlikwidować, ponieważ nie wolno stosować jakichś ulepszaczy przy produkcji tytoniu, a my akurat musimy, żeby tłumaczono mi, że chodzi o to, żeby nie wysychał. I w każdym razie polskim rolnikom produkującym tytoń grozi to, że spotkają i podzielą losy cukrowników. Taka jest niestety skłonność i tutaj też były błędy polskiego rządu, nie było wsparcia dla polskich producentów tytoniu, choć przewidziane zostały na ten cel unijne pieniądze. Minister Sawicki spóźnił się z wnioskiem o wsparcie dla producentów tytoniu, później dopiero starał się to naprawić. I to jest przykład właśnie tak, no zlikwiduje się produkcję tytoniu w Europie, bo to dotyczy nie tylko Polski. Już mówi się właśnie Polski. O Brazylii, jako o tym kraju, z którego było. Ale przecież tytoń się sprowadzi, to od tego palaczy nie ubędzie, że się zlikwiduje produkcję tytoniu. Będzie tytoń z importu i gorszy. Więc to jest ta błędna polityka, która jest prowadzona pod dyktando lobby handlowego w Europie. I no, tu, gdzie rolnicy są silniejsi i gdzie jest jakby większa świadomość społeczna, jak ważne jest rolnictwo, w takich krajach jak Francja czy Niemcy, tutaj jakby rolnicy łatwiej się mogą przed tym bronić. Ja nie słyszałem zresztą nigdy, żeby politycy niemieccy czy francuscy zachwalali, jak to naszym rolnikom jest dobrze, tak jak to robią często polscy politycy. Mhm. Mówią, że jest tak polskim rolnikom dobrze, że wręcz za dobrze. No, trzeba, w zasadzie można by im spokojnie pogorszyć ich sytuację, bo dzięki Unii to żyją w takim dobrobycie. Bardzo często to słyszę od polskich polityków, od polskich, nie wiem, różnych autorytetów. A tak się w Europie nie mówi. W Europie wszyscy narzekają i mówią, że im jest źle i trzeba im polepszyć ich los, więc potrzebna jest zmiana podejścia do rolnictwa i naprawdę dosyć tej propagandy sukcesu, bo jego nie ma w rolnictwie. Sukces jest samych rolników, że przetrwali w nierównej konkurencji w jakiej takiej kondycji przez te pierwsze prawie już 10 lat członkostwa, ale następnych nie przetrwają. Nie ma co do tego złudzeń. Bardzo dziękuję, panie pośle. Cała nadzieja w tym, że polski rząd obudzi się i jakoś się zacznie energicznie działać w tym kierunku i wykorzysta szansę jeszcze, ostatni moment, żeby coś uratować. My tu jeszcze walczymy, ta szansa jest i trzeba ją wykorzystać do ostatniego momentu, do ostatniej chwili. Bardzo dziękuję, panie pośle. Dziękuję państwu.